Mateusz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo24. Rusza, proszę Państwa, kolejna edycja Wampiriady we Wrocławiu. Trzeba przypomnieć, że to właśnie studenci wzięli się bardzo mocno w inicjatywę związaną z oddawaniem krwi. To spory zastrzyk przecież czerwonego płynu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, a także krwiolecznictwa. Cieszą również statystyki ubiegłoroczne, bo jak popatrzymy na samą działalność studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego, to jest tam taka okrągła liczba 555 osób, bo tyle dokładnie osób oddało właśnie krew na samym Uniwersytecie Ekonomicznym. No ale niech już organizatorzy, a także koordynatorzy tej właśnie akcji we Wrocławiu opowiedzą sami, jak to wygląda od przysłowiowej kuchni. Ze mną dzisiaj w studio są pani Paulina Senator, koordynatorka Wrocławskiej Wampiriady, witam bardzo serdecznie, a także pani Aleksandra Koman, również koordynatorka Wrocławskiej Wampiriady, witam pani Aleksandro. Witam. Ponadto również członek zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, to również ważne, bo wam jako studentom no, udało się zrobić coś pięknego, to znaczy raz, że działacie na co dzień w tym związku studenckim, walczycie o prawa uczelni studentów, no to przyszedł również chyba kiedyś taki moment, że uznaliście, że można pomóc po prostu ludziom. Powiedzcie panie, jak to tak naprawdę się zaczęło wśród studentów, że warto oddać krew i pomagać? Zaczęło się to w ogóle w Krakowie. Studenci właśnie z uczelni w Krakowie wpadli na ten pomysł, żeby tą akcję wprowadzić na uczelnię, bo dużo jest takich tych autobusów, które jeżdżą, w miastach się zatrzymują i tam można oddawać krew, ale właśnie postanowili wyjść do studentów i jakby im umożliwić też pomoc innym. I tak to później się przeszło na inne uczelnie i teraz tak naprawdę tam, gdzie jest NZS, tam jest też Wampiriada, odbywa się 2, czasem 3 razy w roku i nakłaniamy studentów i z każdym rokiem przychodzi ich coraz więcej, żeby oddać krew. A to jest tak, że jak popatrzymy na nasze lokalne wrocławskie podwórko studenckie, to mamy Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Ekonomiczny, czy jeszcze jakieś inne uczelnie również pomagają wam podczas nie tylko Wampiriady? Tak, na pewno Politechnika też ma swoją akcję, pijawka u nich się nazywa, także w ogóle jest duże też zainteresowanie ze strony studentów, jeżeli chodzi w ogóle o organizowanie akcji, ale też jeżeli chodzi o sam udział, to tak właśnie widzimy, że z edycji na edycję przychodzi coraz więcej osób, są osoby, które są na każdej edycji, także widać, że jednak ta chęć pomagania jest duża. Pani Paulino, proszę powiedzmy o samej Wampiriadzie, to znaczy z jakim pomysłem i jaka otoczka również będzie towarzyszyła tej akcji, która już niedługo, no bo kiedy popatrzymy tak naprawdę na finały Wampiriady, to dla Państwa jest specyficzny listopad i grudzień. To wtedy o Was jest po prostu najgłośniej. No ale również z początkiem nowego roku bardzo mocno działacie. Gdzie i kiedy będzie można Was zobaczyć i przede wszystkim oddać krew? No tak, no więc teraz najbliższa akcja odbywa się we wtorek, środę i w czwartek na Uniwersytecie Ekonomicznym. W budynku A1 od 8.30 do 13.00 jest rejestracja, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. No i jeżeli chodzi o tą otoczkę, no to też u nas każda edycja jest związana z jakimś motywem, bo też każdy krwiodawca dostaje koszulkę, żeby mieć zawsze jakąś pamiątkę, żeby móc się pochwalić, że faktycznie się pomaga i w ogóle też fajnie właśnie móc pokazać innym, że bierze się udział w czymś takim. No i na przykład teraz tym motywem jest Harry Potter, także no myślę, że też fajnie jakoś tak ciekawi dzięki temu. Ona jest skierowana tylko i aż do studentów, ta akcja? No, w sumie to nie. Studenci organizują, jest to na uniwersytetach, ale widzimy też, że zarówno pracownicy uczelni, także osoby z zewnątrz też przychodzą, też oddają, także to też jest wspaniałe. NZS promuje te wartości, pani Aleksandro. No, jak popatrzymy na podstawie tego, co pani Paulina powiedziała, i to cieszy, nie tylko w ośrodkach samych akademickich, wychodzicie państwo również poza uczelnię. Jak ta praca wasza na co dzień wygląda, nawet od tej strony logistycznej? To znaczy, sami się łapiecie państwo na tym, że wrocławianie zaczynają coraz chętniej krew oddawać, a może również jakieś instytucje publiczne, o których głośno się nie mówi, również wchodzą w tą akcję? Widzimy, że to się coraz bardziej poszerza. Teraz nawet jak jechałyśmy tutaj do studia, w autobusie zobaczyłyśmy reklamę naszej Wampiriady, także dużo osób to widzi i nawet właśnie spoza uczelni, którzy nie mają nic wspólnego właśnie ze studiami u nas, przychodzą i się bardzo mocno angażują. I mamy właśnie takich nawet starsze osoby, które przychodzą, widzimy ich co edycję, 3 razy w roku są i zawsze oddają krew.
Zatem, jak sami zaznaczacie, czarować będziecie przez 3 dni, ale to jest również tak, że jak popatrzymy na działalność naszego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, obchodziliśmy akurat w minionym 2016 roku 70. jubileusz tego krwiodawstwa. Historia zobowiązuje, można powiedzieć, a czy na dzień dzisiejszy macie jakieś również, panie, statystyki, o których możemy powiedzieć naszym telewidzom, no z których jesteście po prostu dumni przez te lata, co tym studentom tak naprawdę udało się zrobić. No tak. To tak jak pan mówił, 555 osób oddało w zeszłym roku krew, co tam no, daje ponad 250 litrów, także to jest naprawdę wspaniały wynik. Szczególnie, że widać na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, że od czasu do czasu piszą, że danej grupy krwi jednak brakuje, że to trzeba przyjść, oddać, pomóc. I myślę, że no, te 250 litrów to naprawdę jest duża zmiana i pomoc. No, tak też widać, że na przykład najwięcej osób przychodzi w listopadzie i teraz w tym lutym, to największe jest zainteresowanie. Jest też mniejszy na przykład odrzut przy rejestracji teraz niż w porównaniu do czerwca na przykład. Nie wiem w sumie, od czego to zależy, czy tam ciśnienie jest inne, czy co. Ale dobrze, że pani o tym powiedziała, pani Paulino, bo faktycznie, kiedy ktoś nie interesuje się tym tematem szeroko rozumianym krwiodawstwa, to faktycznie ten miesiące wakacyjne wydają nam się takim newralgicznym punktem, kiedy tej krwi słyszymy zawsze najwięcej brakuje, a wy jednak uznaliście, że warto przez cały rok wejść w tą akcję. To chciałbym teraz, abyśmy mogli jeszcze powiedzieć, co studenci i zaproszeni przez was ludzie otrzymają i tak naprawdę jak należy się przygotować, to znaczy podstawowe pytanie chyba, czy każdy może zostać dawcą? Jakie też wymagania przed studentami w waszym gronie są stawiane? Tak na dzień dobry. Więc tak, co dostaną? No to każdy student dostanie koszulkę i zawsze też jest do wyboru pewien pakiet. Współpracujemy z różnymi firmami, które bardzo chętnie wchodzą we współpracę w ramach Wampiriady i dają różnego rodzaju zniżki, ale też całe takie wejściówki, kupony na swoje usługi. To są różnego rodzaju i kina, i teatry, i różne salony piękności dla dziewczyn. Czyli to też mobilizuje, prawda? Tak. Tak, to jest duża zachęta właśnie dla studentów. Chociaż myślę, że bez tego też by chętnie oddawali krew. A jakie trzeba warunki spełnić, no to na pewno trzeba wypić dużo wody. Bardzo dużo wody, bo o to też lekarz pyta przy rejestracji, ile się wypiło wody i to już dzień wcześniej trzeba przez cały dzień pić. I właśnie w kolejce, zresztą my też dbamy o to, bo dostarczamy studentom, właściwie wszystkim oczekującym wodę. Cały czas są odpowiedzialne za to osoby, które przynoszą wodę i także dbamy o to, żeby każdy, kto czeka, dostał odpowiednią ilość. Trzeba zjeść lekkie śniadanie, nie wolno przyjść na czczo, bo wtedy lekarz nie pozwoli oddać krwi. Także trzeba zjeść lekkie śniadanie. No i trzeba być przede wszystkim zdrowym, bo osoba przeziębiona nie może oddawać krwi. Rzeczywiście, mamy takie segmenty, które z miejsca dyskwalifikują do oddania krwi. O tym również więcej można przeczytać m.in. na oficjalnej stronie Wampiriady. 24 godziny właśnie przed oddaniem krwi. Jak wygląda takie dokładne przygotowanie? Chciałbym jeszcze zapytać, bo jeżeli ktoś nas teraz ogląda i byłby na przykład zainteresowany współpracą, pani Aleksandro, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów właśnie w ramach tego projektu Wampiriady, czy to jest tak, że rzeczywiście jesteście państwo otwarci na taką współpracę? Tak, na jaką pomoc też liczycie na tym etapie organizacyjnym, w jakim teraz jesteście? To zależy tak naprawdę od chęci, bo my jesteśmy otwarci na różnego rodzaju współpracę. Byłoby super, gdyby to była współpraca finansowa, ale też barterowa, bardzo chętnie. Tak naprawdę można nas znaleźć na Facebooku i na stronie internetowej NZSUE Wroc i tam się z nami skontaktować. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to my bardzo chętnie na różnego rodzaju współpracę. Ta różnorodność, rozumiem, spowodowana jest tym, że związek, co dla nie każdego też może być oczywiste, w wiele akcji prospołecznych wchodzi, prawda, u nas w mieście. Czy są jeszcze takie, które w najbliższym czasie nas czekają, właśnie z państwa ramienia? Nie tylko Wampiriada. Tak, tak, tak. Tworzymy też projekt Zwierzaki NZS i tutaj robimy zbiórkę pieniędzy dla wybranej fundacji bądź schroniska i robimy zbiórkę właśnie na uczelni, ale też wychodzimy poza, zbieramy, mamy otwarte wtedy konto, schodzimy z puszkami, organizujemy różnego rodzaju takie mini-eventy, na które są płatne, na przykład 5 zł się płaci za wejście i cały dochód wtedy idzie dla danej fundacji bądź schroniska. To zależy od edycji. Każdej edycji koordynator ze swoją grupą wybierają, dla kogo wtedy będą zbierać pieniądze.
Co nie zmienia faktu oczywiście, proszę Państwa, że łączy ich tak naprawdę to, że oddają krew, która ratuje życie. Pani Paulino, proszę jeszcze powiedzieć, czy są jakieś specjalne wymogi pod kątem grupy krwi, którą właśnie teraz wiemy, że na dzień dzisiejszy we Wrocławiu potrzebujemy najbardziej? Nie, może przyjść każdy, niezależnie od tego, jaką ma grupę krwi, a dodatkowo nawet nie musi znać swojej grupy krwi. Może przyjść, nawet nie wiedzieć. I właśnie... przy okazji się dowiedzieć, tak? Tak, tak. Wtedy to na też pewno, tak, można poprosić, wtedy dostaje się taką książeczkę, tam jest właśnie napisane. Także każda grupa krwi jest ważna, zawsze się przyda, nie wiadomo, komu akurat będzie potrzebna. Nie wiem, czy to już zostało powiedziane, ale to jest tak z pewnością, że na początek rejestracja. Czy to jest tak, że od wczesnych godzin porannych już ta akcja rusza, o której mówimy, teraz ta trzydniowa? Tak, od 8:30 otwieramy rejestrację i rejestrację zamykamy o 13:00. Czyli o 13:00 ostatnio może osoba się zarejestrować. No i już potem, jak przechodzi te wszystkie badania, oddaje krew, to już może być po godzinie 13:00. Zatem tym bardziej zachęcamy Państwa. Warto także przypomnieć, że już niedługo, 20 i 30 marca, przed Urzędem Wojewódzkim u nas we Wrocławiu zorganizowana zostanie ogólnopolska akcja krwiodawstwa, ale to z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak na razie dziś, w ostatni weekend lutego, apelujemy oczywiście, aby wziąć udział w wampiriadzie. Bardzo Panią dziękuję za przybycie do naszego studia. Pani Paulina Senatora, także Pani Aleksandra Koman, koordynatorki wrocławskiej wampiriady tegorocznej edycji na rok 2017, były moimi Państwa gośćmi. I to wszystko w tej rozmowie Echo24. Dziękujemy raz jeszcze. Do zobaczenia.